Urocze te ich wioski są. Jak taki karnawał trochę. Szkoda tylko, że medycynę mają za mało rozwiniętą na to, żeby żyć w takich warunkach. Bo ogólnie taka wolność, życie na łonie natury jest spoko moim zdaniem, ale jak ktoś będzie przeziębiony tak jak ja, to już ma prawie kurwa tak przechlapane, że nie wiem, czy z tego wyjdzie. Dobra. To jest tu? Nie. Ale można pogadać. Zawsze. A ty co? Ale jemu to naprawdę z głowy wyrasta, bo ja przez chwilę myślałem, że on się tak odjebał na takiego jelenia. Taki jeleń, wiesz. Taką stylówę ma, ale jemu chyba naprawdę to wyrasta z głowy. Good day. Are you the wise man of this village? Burd tir dumad renaikse. Oi and the donegad. Yes. I would like to ask you a few questions if you don't mind. The people of your island are constantly asking questions, yet reject any answers that displease them. Questions have no value when one already claims to know the answers. But it is your case. You believe you know the answers. You seek only their echo. Answer your own questions. At least then the answers will please you, and we shall be done with your foolishness. That is not what I... Qua awelem seg. May your answers fill your day with bounty. Za dużo fajki pokoju, żeś dzisiaj wypalił. Ewidentnie. Okej. Co tak siedzisz w kącie, kurde? Ber tir tumad on ol menawi. I am Derdra, daughter of Enura, daughter of Rowena, mal of this clan. Is it you who helped my warriors discover what the men of the Red Sun were doing? Indeed. Then I thank you. It's probably because you are an Onol Menawi that you are different from the other Renaikse. What do you seek? Zapytaj o śledztwo w sprawie magokracji. Wow, zapytaj o ich wierzenia. Can you tell me something about your beliefs? We believe that we are part of an everything, and that life depends on a balance that comes from this everything. Our strength is drawn from that which we protect, all that surrounds us, and that which surrounds us feeds and protects us in return. Zapytaj o ich rytuały. What can you tell me about your rituals? Ah, I have heard this question before. You sound like the mind shaker woman. The rituals are the business of the Donegada, not of the Renaikse. Anything more? Okay. Zapytaj wciąż o śledztwo w sprawie magokracji. Enough. A już nie chcesz? Okay. Dobrze, nie będę cię kurde cisnął. To teraz do tej panienki, co tam stoi, czekasz, odwalimy całą brudną robotę za nią pewnie, tak? Nie, tu jeszcze można iść. Ale już tu byłem. Ten koleś chyba nie lubi rozmawiać ze mną za bardzo. Przecież... A może to nie o niego chodzi teraz? Gdzie ten znacznik? Fuck. Czy to znowu zesrany znacznik jest? Albo po prostu mam ich przepytać, dobra. Okej. Okay. Good day. Do you want something? Zapytaj ją o kult. Could you answer a few questions? Questions, questions. It is a word that you adore. Let us play a game. If you answer my questions, I will answer yours. Okej. Okay. Way to get answers, then let's play.
A ten, kto zostanie przyłapany na kłamstwie, musi się rozebrać trochę. What name is given the place from where you come? Odpowiedz jej. I come from Serene, a grand city on the continent of Gekane. Really? It is possible that you come from there, but I believe that this is not your land. Your turn. Zapytaj o wierzenia. Could you tell me more about your beliefs? What a strange question. I don't Czemu? Believe. I know. O no, pięknie. Nature is alive. A forest is like a village. Every river, every rock, every beast, the land itself, all live, all speak to us. In exchange for these gifts, we honor her, give her our dead. This is the way of things. We do okay. everything in our power to protect her. Let's try something else. Are you on Olmenawi with your land? Or did you inherit your link from your parents? Nie wiem, co to jest on Olmenawi, ale odpowiemy. I'm not bound, or at least I haven't done anything in particular to bind myself. Then it was your parents. One of them at least must have been Donegad. Your turn. Okay. O rytuały? What can you tell me about the rituals? Oh, I see what interests you. You want to know how our warriors are so strong, but I don't have an answer. It is a secret of the Donegad. The rituals I know are made to celebrate nature, to honor and bring her blessings upon us. It was fun. More than with the woman who makes light. She did not want to play. Ona się nie zna. Ona się nie zna na zabawie. Siemano. An Olmenawi does not wear the dress of the strangers. O co ci chodzi? Can't you leave us alone? Ci do chyba są zajęci. Może ty. Aha. To może muszę się przebrać, kurde. Bo ci nie chcą ze mną rozmawiać, bo jestem przebrany. Tam o, na górze ktoś jest. Chodźmy. Okej. Okay. What do you want? Zapytaj go o demona. This question will seem strange to you, but do you know anything about a demon? A demon? A dark spirit, if you prefer. No. There is no such thing as dark spirits. Your question is not strange. Foolish, perhaps. Nie musisz być taki, kurde, od razu, wiesz, na nie. Prawda. Zapytaj go o misjonarzy. Tell me about the missionaries that came here. Those who wear the symbol of the sun on their clothing. When they came, they spoke about their bright and shiny god. They told us we were wrong. Said that nature was just nature and not to be worshipped. These men know nothing. Bez sensu, nie? They finally left. And then the woman came to us. She sniffed around everywhere, asking many questions, just like you. I was told that she tried to enter my own home. I even saw her trying to follow me in the woods. She must okay. be careful. It is easy to get lost in the woods or cross paths with wild beasts. Bez sensu komuś wjeżdżać, kurde, na chatę i mówić mu, że wiesz, w co ma sobie wierzyć, to jest bzdura jak nic. Zapytaj go o wierzenia. What can you tell me about the beliefs of your village? The beliefs of the village? That is a strange question for an Olmenawi. Our beliefs are the same as those of the other clans. We believe in the earth that carries us and feeds on our dead. In the rain that quenches us and drowns us, in the beasts that feed us and in those that eat us. I don't okay. know what more I can say to you. Everyone shares these beliefs. Okay, a czym zajmujesz się w wiosce, przyjacielu? You're different from the others. What is your role in the village? Different? Why? Well,
For one, you answer me when I speak. You others, when we don't answer you, you start digging for answers everywhere else. I am a gatherer. I hunt a little. I do my part for the life of the village. Jesteś zbieraczem. Zapytamy go jeszcze o rytuały na do widzenia. What can you tell me about your rituals? Our rituals? Nothing. Nothing at all. They do not concern me. I am not a Denegad. Even you. You should be able to tell that. Why you bother me with these questions? I am only a gatherer. Go and bother someone else. Okay. I must leave now. Thank you for your help. Najlepsi, to jak się z nami pożegną, trochę mi przypomina Chińczyków, jak idziesz sobie... taki takeaway jest tutaj na przykład w Irlandii. Ja nie wiem jak to... W Anglii też, ale... Ja nie wiem jak tam z tymi Chińczykami w Polsce jest. U nas chyba zawsze jak jest jakaś restauracja, gdzie nawet możesz sobie wziąć na chatę, to chyba jest też gdzie usiąść z reguły i zjeść na miejscu. Przynajmniej z tego co ja widziałem, nie? A tutaj masz takeaway, to znaczy, że wchodzisz, jest lada, jest napisane co, jakie jedzenie chcesz, wybierasz i koleś na przykład robi dla ciebie i ty po prostu to zabierasz. On ci to pakuje od razu, żebyś to zabrał, a nie żebyś tu siedział i jadł, nie? I ten... był taki jeden takeaway i zauważyłem w paru miejscach, że jak bierzesz chińskiego takeawaya, to oni ci robią to jedzenie zajebiście szybko. I dobre jest z reguły, dużo też jest, nie? Ale jak ci na przykład mówisz, poproszę kaczkę w pomarańczy z ryżem, nie? To on dobra, nie? Płacisz i na przykład przychodzisz po pięciu minutach centralnie, nie wiem, siedmiu minutach. On ci tak jedną ręką ci daje, jak tylko widzi, że ty wchodzisz, nie? To ręką, jedną ręką ci już to daje spakowane, a drugą już cię żegna. To jest normalne, normalne. Thank you, bye, see you, bye, nie? Od razu, już cię żegna, nie? I to we mnie tak od razu uderzyło, pierwsze co, jak pierwszy raz brałem takeaway u Chińczyków w Irlandii, nie? To, że zawsze prawie tak jest, że thank you very much, bye, bye, nie? Od razu masz, spierdalaj. Ale no, rzecz jest dużo dobre najczęściej. The villagers won't even engage in conversation with me now. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. I managed to exchange a few words with some villagers, but I admit they don't seem keen to talk. And did they tell you anything worth sharing? I know little more about their beliefs. They worship nature and do not intend to change. It is certainly different from the Luminous faith, but it's hardly demonic worship. Yet, there's something strange about this village. One of the villagers that spoke with me seemed truly worried. On edge, even. I think I know of whom you speak. A man always looking over his shoulder. He often sneaks out of the village like a thief. I attempted to follow him, but he always eludes me. I tried to get into his hut to see if he was hiding anything. Wszystko rozkminił, nie? Dowiedział się wszystkiego, co robiłaś. Then we should give it a try. Perhaps we'll fare better. That man was looking uneasy. He must be hiding something. Maybe in his house. He doesn't look inclined to let us in. We'll have to distract him. We could break one of his pots, that would keep him busy. Or we could ask for help. I can pretend to be clumsy, but we'll have to work fast and it will only work once. Niech tak będzie, mamy boski plan. Mamy boski plan. Gdzie ten dzban? Tu. Chyba. O nie, można na dwa sposoby. Albo tą osobę poprosimy o pomoc, albo... Ten dzban się... Cóż... A, fuck. Go away, Renoy. Kurwa. You are not welcome in my home. Zauważył mnie. No.
Dobra, poczekamy jeszcze chwilę. O. Lord Fradi, what has happened here? Who brought my pottery? It is a curse. Jasne, że się nie domyśli, że to ja. Szybko. The Sengedin Anadas are known for being terrifying on the battlefield. Perhaps they wear masks such as this one. I will admit that it's rather ghastly, but I'm almost certain that the warriors of this island wear these things in battle. Co, już? Już? Tu jest coś. O, tu jest jeszcze. This altar is incredibly morbid. I wonder what sort of spirit could be venerated in this way. This sort of offering and its seals resembles nothing that we call upon in our rituals. I have never seen anything like it. It is a troubling sight. Czubek jakiś. This painting is frightening. Evoking war. A massacre. A blood. Okay, chyba w show. The likeness of a grimacing face. I have never seen anything like this before. This is very violent and bloody. Deirdre's clan has always been a bit. Co on tam próbuje skleić ten dzban? You should go tell Sister Ephesia about it. She will have some advice for us. Chyba ta. Fajne takie zadanka, trochę nie wymagające walki czasami, nie? Did you learn anything? No. Nothing more. Were you able to get inside the nervous man's hut? Tak. I was able to sneak into the hut of our mystery man. And what did you discover? Some troubling things. A ritual mask, a rather morbid altar, and a fresco depicting a massacre. By the Enlightened. To think these unholy things were so near. Finally, the proof we need that there's a blood-worshipping cult here. They cannot perform their heinous pagan rituals in the village, and I'm certain that it's where our nervous friend sneaks off to. Pewnie tak. Find where he goes. But you have already proven more competent than I. Tak, ty będziesz stała tylko i pieprzyć mi, co ja mam robić. Standardzik. Thank you for your help. And good luck. We should wait until nightfall and follow him. O. Chciałem kichnąć sobie. Fajna ta gra jest. Fajnie mi się w to gra. Ja lubię czasami, jak nie jest za bardzo wymagająca. Ostatnimi czasy nie mam ochoty na takie gry challenge. Nie za bardzo. Albo błądzenie i szukanie wyjścia, takie rzeczy to mnie wkurzy ostatnio. Here we could hide and wait. We would be able to see where this sleepless boy goes during nightfall. Zaczekaj do nocy. Wake up, Greenblood. He's here. No jest dyskretnie. Tylko żeby mi nie uciekł. Może po prostu nie będę sprintował i to powinno wystarczyć. O! Czekał na mnie? Tak to wyglądało. Tam go szczury atakują. Nie, olały go. Nie wiem, czy on na mnie czeka, czy co. Dobra. Olały, jego olały szczury, więc widzę, że jest, kurde, władcą chyba latających szczurów, albo przyjacielem przynajmniej. Uuu, shit, man! Ginę. Kurwa, no zginęłem. Tak mnie zatruły, że zginąłem, no. Tego jeszcze nie było. Dobra, spróbuję się nie czaić, tylko normalnie pobiegniemy, delikatnie.
Co by nam to nie zajęło za długo? On trochę na mnie czeka chyba. A wy jak gracie w gierki sobie tak prywatnie, to nie wiem, macie drugi monitor, tam gadacie sobie z kimś na jakimś na przykład Facebooku, Messengerze, Discordzie, na Steamie czy coś takiego, czy po prostu jak gracie sobie w gierkę, to kompletnie się odcinacie, wiecie, w ogóle tylko gra i koniec. Jak to u was wygląda? Pochwalcie się. Dobra, tym razem im się nie dałem. Oczywiście trzeba wszystko zebrać. Jakie lampy sobie porozświetlali tutaj w tym lesie. Cwaniaczki. Where could our man have gone? He must have gone through this door made out of roots. Znajdź sposób na wejście do przejścia. Co? What's happening? You are so pale. Did the lightning-struck tree speak to you? In a way. I saw many images. They were so real. Byłeś drzewem? Chciałbym być drzewem przez minutę, zobaczyć jak to jest. Minutę tylko. Is surely the key to the portal. I was this tree, and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant, and flames began to devour me. Life left me. Odmów się. Calm, and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel, and the rain began to fall on my roots. And at the very heart of my being, I felt the sap begin to flow again. A shoot appeared on my darkened roots. Then the vision dissipated. I have never experienced anything like it before. Dobrze. Wszyscy wysłuchaliśmy jego żalu. Ale co z tego? Co my mamy tu zrobić? Pytanie. Tu są jakieś ołtarzyki z rysunkami. Również są świece na nich. Zbadamy po kolei może. This stone bears the image of a storm. Or perhaps the wind. Okay. The drawing on this stone represents lightning. Here this looks like a snowflake. The snow or maybe ice. This stone is blackened. Eaten away. I think it's supposed to evoke death. This stone has an image of the moon. On this stone, the sun is visible. This drawing looks like an infant.
Could it represent life? The drawing on this stone makes me think of fire. I'm certain. Z jaką niepewnością. The drawing on this stone resembles a symbol that must represent the earth. Okay. This stone is adorned with the etching of a drop of water. Okay. Gdzieś musi być podpowiedź, jak mamy aktywować to. Albo musimy na chybił trafił cisnąć. No ja mam podobnie właśnie tak, jeśli ja też lubię mieć jeszcze tak pod ręką jakąś rozmowę. Nawet jak gram prywatnie, nie na streamy. To jeszcze móc sobie z kimś podyskutować. Dobra. No nie wiem. Chyba utrafił, bo nie widzę nigdzie ani rysunku żadnego. Ani nic, co by nam podpowiadało. To może po kolei, no nie wiem. Nie wiem w sumie szczerze mówiąc. Jaka kolejność może tego być? Może tu coś będzie narysowane? Aha, no właśnie też o tym pomyślałem, że chodzi o to, że w kolejności jaka wizja była, no. Ale szczerze mówiąc nie pamiętam tej wizji. Na tyle, no nie wiem, można tą wizję odtworzyć sobie? Bo nie pamiętam tej wizji. Centralnie. Wiem, że ogień to był później. Nie, absolutnie nie pamiętam tej wizji. Pamiętam, że było dużo ognia. Ale żeby kurde... Może jeszcze raz porozmawiam o tym z nimi. Historia z drzewem jest kluczem, przypomnij sobie. To nie pamiętam. Okej. Branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. Okay. The heavens caught fire several times and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant and flames began to devour me. Okay. Left me. All was calm and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel. And the rain began to fall on my roots. And at the very heart of my being, I felt the sap begin to flow again. A shoot appeared on my darkened roots. Then the shoot dissipated. Okay. I had never experienced anything like it before. Jeszcze raz. The story of the tree is key. Try. I must have lit the candles in the wrong order. Aha. Na dzień dobry źle. Czy może noc najpierw albo. The story of the tree is key. Try to remember. I was this tree and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant and flames began to devour me. Life left me. All was calm and I had a taste. Okay, dwa mamy dobrze. In spite of this, I continued to feel. And the rain began to fall on my roots. A pokazuje nawet. Co ty? A nie, nie pokazuje to już. Jeszcze raz. Then the vision dissipated. Jeszcze raz. Never experienced anything like it before. The story of the tree is key. Try to remember. I was this tree and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant and flames began to devour me. Life left me. All was calm and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel.
and the rain began to fall on my roots. And at the very heart of my being, I felt the sap begin to flow again. A shoot appeared on my darkened roots. Then the vision dissipated. I have never experienced anything like it before. Bravissimo. Bravissimo. Witam, Basiu. Co tam u ciebie? Wszyscy łapkę w górę dla Basi za to, że przyszła do nas na streama. Wszyscy, którzy nie dali łapki w górę, łapka w górę pod tym filmem dla Basi, która przyszła na streama dzisiaj znowu. Drugi dzień pod rząd, a było tak, że jej nie było tyle czasu. Co tam u ciebie? Co tam u ciebie? A my wchodzimy do drzewa. Rozwiązaliśmy zagadkę.